Paweł w ogóle miał jechać z synem, a później się dowiedziałem właśnie, że Pawła syn nie może pojechać z nim. No i Pawła siostra się zapytała mnie, czy chciałbym pojechać z Pawłem na tą taką przygodę do Gwatemali, wziąć udział w programie Ameryka Express. A jak wyglądają teraz wasze relacje po powrocie? No, cały czas jesteśmy w kontakcie. No, Paweł jest oczywiście zajęty, ja mieszkam za granicą w sumie, ale gdy przyjeżdżam, to spotykamy się. Ale cały czas jesteśmy w kontakcie telefonicznym, to, że praktycznie mamy tam w miesiącu kilka razy ze sobą kontakt. Paweł się pyta, kiedy przyjadę, dzwoni do mnie dziś nieraz z planu, mówi, co robi, pyta się, co ja robię, jak moje zdrowie po tej operacji, także jesteśmy w całym stałym kontakcie. Co mnie zaskoczyło? No nic, Paweł jest świetnym kompanem, tak? Radzi sobie świetnie w takich warunkach. Nic nie mogę mu zarzucić. Był czynny, pomagał. Uzupełnialiśmy się w zadaniach, czy w łapaniu stopa, czy w załatwianiu noclegu. No, dominował tu Paweł zawsze, oczywiście, ale było świetny. Paweł jest bardzo fajnym i sympatycznym człowiekiem. Ale może coś nowego pan odkrył w nim, bo nie wiem, czy mieliście wcześniej okazję tak podróżować w taki sposób. No wcześniej nie mieliśmy okazji, bo ja w ogóle tak to Paweł bardzo krótko znam, także my się poznaliśmy przed wyjazdem do Gwatemali jakieś 3 tygodnie. Także jak gdyby 2 odrębne charaktery, nie znający się ludzie do tej pory, ale gdy przyjechałem do Gwatemali i spotkałem się z Pawłem, to tak jakbyśmy się znali wcześniej. Czyli spokojnie, żeśmy nawiązali kontakt między sobą.